Mówi się, że rodziny się nie wybiera. To prawda, ale niektórzy bardzo się starają. Na przykład Whitney Houston. To będzie piosenka jej matki chrzestnej, Arety Franklin, Think. I w tym przeboju zaśpiewa dziewczyna od Nergala, Monika Urlik. Monika Urlik i tancerze z grupy Fair Play, kochana. Andrzej, Think, powiedz, pomyśl i powiedz, co myślisz. Ja już o tym pomyślałem. Tak, rzeczywiście, Monika Urlik. Dziękuję bardzo. A teraz Andrzej Piaseczny. Dziękuję. Ja już o tym pomyślałem, tym bardziej, że przed wykonaniem tej piosenki tutaj kolega z wąsem mi troszeczkę wygrażał i ja powiem tak. Miały być ostrzejsze albo grubsza artyleria, proszę bardzo. Otóż tym bardziej, że poprzednie strzały w twoim kierunku opłaciły mi się, bo dostałem buziaka. Otóż tak, ta piosenka jest idealnie wybrana dla ciebie. I zaczynam zastanawiać się, czy przypadkiem kolega z wąsem nie wypuszcza w ten sposób świnki pod nogi zawodnika Ukedże. No, Adam. A zaśpiewała świetnie, znaczy, ja nie sądzę, ta kobieta stawia na nogi i zwala z nóg, zwyczajnie, no. Ale czy jest tak, jak mówi Andrzej? Adam. Nie powiem nic, tylko poradzę wszystkim, że proszę poczekać na zawodnika Ukedże i zobaczymy, co on pokaże. A póki co, i to już to fakt, 2 godziny temu przychodzę do kawiarni po kawę i tam leci ta piosenka. Ja sobie myślę, to jest znak. Wiedziałem, że tutaj absolutnie nie będzie żadnego potknięcia i to będzie świetne. A skoro już było porównanie jedno, to ja sobie wymyśliłem od razu drugie. Monika, jakby ta piosenka była kobietą, to... Musiał podar. Mój podar. Nie. A się boję usłyszeć, co powiesz dalej. Ja musiał się od razu zakochać, oświadczyć i po prostu pilnować, żeby mi nigdy w życiu już ode mnie nie odeszło. Także no ja to tak odbieram. Dziękuję ci bardzo. Ale nie darłby się w każdym razie. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.